I teraz przełączę się na akumulator kempingowy. Lodówka pracuje w tej chwili. Spróbuję wyłączyć prąd za pomocą aplikacji. Jak już się wszystko świeci, to już jest ładnie. Już można coś tutaj po prostu sobie działać. Teraz pytanie, czy mi walnęło bezpiecznik, czy co? Bo przestała działać lodówka. Proszę bardzo, woda. No i słuchajcie, i tym właśnie będę rozpalał dzisiaj ogień. Można się myć elegancko. Łóżeczko jest to, co najważniejsze. Żeby sobie pociąć drewno, kupiłem sobie takie piłki. Widzicie to? Ale mi to nie wybuchło. Coś mnie obserwuje z krzaków. Mam jakąś ręczną latarkę? Nie mam, ale to nic, idę. Siemano, tu Marchew, witam was na kolejnym kempingu. Rano padał deszcz, w tej chwili jest już spoko, od kilku godzin nie pada. Tutaj na przedawkach jest troszeczkę tam wilgotno, można powiedzieć, ale bez przesady. Ognisko i tak mam zamiar rozpalić. Byłem dzisiaj w Obi przed wyjazdem, żeby sobie kupić palnik gazowy i właśnie nim będę sobie rozpalał ten ogień, także trzeba jakoś radzić, bo myślę, że zapałkami to raczej nic by z tego nie wyszło. Kemping pozostawiony jest w takim samym stanie, jest w takim stanie, jak ostatnio pozostawiliśmy, także troszeczkę roboty mnie czeka. Przede wszystkim będę musiał ten kamień z ogniska jakoś wydostać, trochę tu zrobić porządek, ale kupiłem sobie także piłki do drewna, więc będę sobie mógł naciąć troszeczkę drewna, żeby nie było tak jak ostatnio, że całe tam jakieś tam drzewka wrzucaliśmy, takie tutaj wycięte stąd. Także sobie po prostu ładnie zrobię to ognisko. Ważne, żeby po prostu sobie wyjechać gdzieś z dala od miasta i w końcu odpocząć, bo no niestety po całym tygodniu pracy różnie pracujemy, no nie chce się troszeczkę już siedzieć w mieście, no przynajmniej mi, a nie jestem człowiekiem, który lubi gdzieś tam chodzić po klubach, żyć w hałasie i tak dalej, więc dla mnie takie miejsce, gdzie jest całkowicie cicho i zielono, to jest właśnie to, co mi się lubi najbardziej. No ja się teraz biorę za rozkładanie tego mojego kempingu. Ustawiłem się tutaj, gdzie ostatnio widz Piotrek stał. Bardzo fajne miejsce. No tutaj się powoli będę rozkładał. Coś tam wam pokażę z tego rozkładania. I działamy. Nim się zrobi ciemno, trzeba będzie się rozłożyć, żeby to już było rozłożone. I zacząć przygotowywać ognisko. Do roboty. Samochód w sumie wygląda tak, jak wróciłem nim z Mazur. Także jest troszeczkę bałaganik. Przede wszystkim na sam początek podłączę sobie światło. Przełączę się na akumulator kempingowy, bo ten podmaski już nie musi być używany, skoro mam drugi. Na całe szczęście, żebym mógł odjechać jakoś. Także tutaj ja wiem, że w tej chwili nic nie widać. Muszę sobie zacząć od uruchomienia tego światła, które sobie tutaj zamontowałem. Zobaczę, to coś tam będzie lepiej widać. Może jeszcze damy to. O. No i tutaj mam taki fajny mój prądek. Odepnę sobie ładowarkę najpierw, którą ładowałem sobie akumulator podczas jazdy. Z przetwornicy też sobie ją wypniemy. I teraz przełączę się na akumulator kempingowy. Już go różnie nazywałem, nie wiem jak go nazywać. Hotelowy, pokojowy. Tak sobie go uruchomię. Zobaczę, jak jest napięcie na nim w tej chwili. O, coś jest na nic. A wiem, co jest źle. Wiecie, co jest źle? Muszę sobie już ustawić jeszcze w aplikacji w telefonie, żeby w ogóle puścił mi prąd na to, bo wyłączyłem sobie to i zapomniałem włączyć. Ale widocznie to działa, także z poziomu aplikacji mogę sobie też wyłączyć prąd z tyłu. Nie ma żadnego z tym problemu, tylko jeszcze muszę znaleźć, gdzie jest ten mój telefon. Ha, 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 nie wiem, szukam. Akumulator naładowany, 94% pokazuje. Nie pamiętam, gdzie to się zmieniało, ale zaraz się postaram to ogarnąć. Gdzie to było? Chyba gdzieś tutaj. Dobra. Zobaczymy, czy to w ogóle zaskoczy. Hasło. Nie powiem wam, jakie jest hasło. Hop. To się teraz powinno uruchomić jakoś samo, mam nadzieję. Mam nadzieję. Wysłałem. Oddawanie prądu włączone. Czemu się nic nie dzieje?
małe kłopoty na kempingu. No bez prądu powiem wam, że no, dam radę, no ale wolałbym mieć prąd, skoro już go mam. To. Aha, widzicie, jest. Trzeba było włączyć, lodóweczka już ruszyła. Teraz zobaczę jeszcze raz, jak to działa. Lodówka pracuje w tej chwili. Spróbuję wyłączyć prąd za pomocą aplikacji. Bach. O, sęk. Wyłączę prąd. O, widzicie, ale ekstra. Mogę wyłączyć prąd w samochodzie z tyłu za pomocą aplikacji. Dobra, włączmy sobie. Ale bajer, nie wiedziałem, że mam takie rzeczy w samochodzie. Także z poziomu aplikacji mogę sobie wyłączyć zasilanie z tyłu, lodówkę, wszystko fajnie, działa. No to prąd już mamy. Ciekawe, czy uda mi się to otworzyć, bo tu takie krzaczki mam. No, powiedzmy. Spróbuję włączyć oświetlenie. Ja wiem, że to jest niewiele widać w tej chwili, ale spróbujemy. Oświetlenie dać tutaj jakieś. Żebym mógł sobie spokojnie to wszystko rozpakować, potrzebuję światła. Zobaczcie. Światło już jest. Dajmy sobie jeszcze jedno. Pach. Mamy też drugie. Czerwone. Zaraz sobie znajdę tego pilot, sobie to zmienię i trochę sobie to zwiększę. Także jak już się wszystko świeci, to już jest ładnie. Już można coś tutaj po prostu sobie działać. Dobrze, mam dodatkowy akumulator, zawsze dodatkowy prąd. Także w tej chwili pracuje mi lodówka, oświetlenie. Zaraz sobie jeszcze podłączę do tego. Chyba z tej bańki nie, ale chcę sobie podłączyć wodę. Zaraz wam pokażę, jak sobie to wymyśliłem. Nie udało mi się naleć wody do tej bańki dzisiaj. Jest pusta, także chyba ją po prostu stąd wywalę. Niech ona sobie ponocuje na zewnątrz, a ja sobie wodę będę dzisiaj czerpał z takich oto baniaków. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak ja to widzę. Znalazłem pilot do zmiany wystroju oświetlenia. Jest maksymalnie czerwony. Teraz dajmy sobie... O, teraz już zapierdziela elegancko. No, jest jasno, fajnie, można sobie śmiało wszystko rozpakowywać. Także podoba mi się to. Pokażę wam, co będzie, jak ja to wyłączę wszystko. Żebyście wiedzieli, jaka jest różnica. Różnica jest bardzo duża. No, jest ciemno. Jest, obie listwy się świecą, także fajnie. Wydaje mi się, że fajnie sobie to zrobiłem. No i na sam dzień dobry, wydaje mi się, że należałoby zacząć od tego, co zwykle, czyli ustawienia foteli. Tu jeszcze sobie zamontowałem takie światełko, damy sobie włączymy. Coś będzie lepiej widać. Czyli najpierw fotele oparcia maksymalnie do przodu, żeby zrobić jak najwięcej miejsca. Drugie też. No i jeszcze tutaj. To jest chyba już maksymalnie. Jeszcze fotel kierowcy. I możemy działać zresztą. Tak zastanawiam się, czy podłączyć sobie solara. Mówiąc szczerze, to dzisiaj to nie ma sensu. A jutro chyba już też nie będę potrzebował, więc solara dzisiaj chyba sobie po prostu posadzę gdzieś tutaj na fotelach. Niech sobie siedzi grzecznie. Nie będzie mi potrzebne na tym kempingu, akumulator ma na maksa naładowany, to wystarczy. Poza tym na jeden dzień też nie ma sensu się z tym solarem jakoś tam specjalnie rozkładać. No dobra, działamy. Kupiłem sobie ostatnio coś takiego, bo jakby tutaj rozdzielacz już mam, a tutaj jeszcze nie. No i powiem szczerze, jestem ciekaw, czy to pociągnie lodówkę i wodę, bo chciałbym podłączyć sobie wodę. Tego jeszcze nie robiłem, żeby coś takiego mieć, tą wodę tak sobie. Ale zobaczymy. No, takie coś. Może tak, tutaj nawet można zablokować, zakręcić. No zobaczmy. Lodówkę podłączę. Pytanie, czy to pociągnie po prostu taki ten. Dobra, to już mamy, uruchommy. Lodówka. Aha, dobra. Muszę nad tym popracować. Się świeci. Dobra, lodówka chodzi. Teraz podłączmy wodę. Tu mam wodę. W sensie pompę. I mam taki pomysł, bo ta pompa ostatnio była podłączona do tego zbiornika czarnego,
Ale pomyślałem sobie tak, że ja sobie chyba tylko do tej bańki podłączę to i wypuszczę sobie ten przewód jakoś może szybą na radę. Nie wiem, czy to mi się zmieści, zaraz zobaczymy. Podłączyłem sobie ten rozdzielacz. Tutaj jest przewód do pompy wody. Puściłem sobie go tędy szybą i myślałem, że ta pompka zmieści się do takiej bańki. Niestety, zobaczcie, nie zmieści się. Będę musiał tą wodę przelać sobie do tamtej, dopiero sobie podłączyć wodę. Przyda mi się woda na kempingu, będę mógł sobie umyć ręce czy coś. Jeszcze tego nie robiłem, w sumie tak dla bajeru, zobaczymy. No to jedziemy. Przelałem sobie już wodę do tego większego baniaczka, w który ta pompka już się mieści, no bo sobie tak to wymierzyłem kiedyś. Także włożymy sobie tą pompkę zanurzeniową do spuszczania paliwa. O, proszę. Zobaczymy teraz, czy to działa. Uruchamiam wodę. O, teraz pytanie, czy mi walnęło bezpiecznik, czy co? Bo przestała działać lodówka i możliwe, że bezpiecznik ten, który tutaj jest, się zjarał. Zaraz zobaczymy. Albo jakiś inny. O, ten jest ok. Coś się poddało. Coś się poddało, coś się spaliło, może tu się spaliło, zaraz sprawdzimy. Nie twierdzę, że tak mogło nie być. Może tu jest też jakiś bezpiecznik. Lodówka działa, także tutaj wszystko jest ok, tu mi się nic nie spaliło. Podejrzewam, że w tym pięknym urządzeniu po prostu coś mogło paść. Może nie jest przystosowane do takich prac. No, urządzenie nie działa, podziałało chwilę, nie wiem, gdzie jest w nim bezpiecznik, zaraz zobaczę, może gdzieś w środku. Aha, 2 ampery tylko. No to nic dziwnego się zjarało. No także będzie albo lodówka, albo woda do wyboru. Heh, badziewie. Śmierdzi? Nie, ale gorące. No, także badziewie. No ale dobra, podłączyłem sobie tą pompkę teraz, czyli jakiś inny rozdzielacz muszę kupić. Taki, co by się nie grzał. No i sprawdźmy, czy ta woda jest już na tym kempingu. Woda się już pompuje, zobaczcie, idzie woda. Wiem, że ten przewód mam trochę długi, może powinienem go skrócić, to by lepiej to działało. Proszę bardzo, woda. Dobra, żeby się nie marnowała. Zrobimy jej obieg zamknięty. No, także woda jest. Trochę mi tu coś podcieka. No ale słuchajcie, ja to robiłem, także to musi tak działać. Coś musi cieknąć. Kurwa, faktycznie cieknie. Muszę zaraz tu jeszcze coś może podokręcać. No dobra, woda jest, tak? Jakbym się potrzebował umyć ręce czy coś, woda jest. Dogrzebałem się do swojej kuchenki, żeby wyjąć gaz. Jestem ciekaw tego swojego palnika, który kupiłem. Wobi. Nie wiem, jak to działa dokładnie. Także może się spalimy, tak? Nie wiem, nie czytam instrukcji obsługi nigdy. Chyba to jest proste. Cyk. I co? Ha! No i słuchajcie, i tym właśnie będę rozpalał dzisiaj ogień. Dziwnie działa, może dlatego, że gazu jest mało już w tym. Ale w razie czego mam jeszcze inne jakieś tam. No, mam jeszcze inne butle. No tu nie masz dużo gazu, ale no trzeba go zużyć. Zobaczymy, ile mi pójdzie tego gazu na rozpalanie ogniska. No tym chyba rozpalę ognisko, jak myślicie? Myślę, że jest szansa. Dobra rzecz wam powiem, dobra rzecz. Już mi się podoba. Fajna rzecz. 20 zł jedyne kosztowała, a w ciężkich warunkach pozwoli mi bez problemu rozpalić sobie ognisko gazem z kuchenki. O! Jakby to nagrzewa się mocno, nie dotykajcie po pracy. Niech chwilę ostygnie. Potrzeba matko wynalazków, jak to mówią. Tutaj jest magnesik neodymowy. Tu jest przyczepione na trytkę. Tu jeszcze mam jedną trytkę, żeby zablokować wodę. Sprawdźmy, jak to działa. Uruchamiam pompę. Woda idzie. Jest. I teraz co?
Można się myć elegancko. Trytkę zdejmuję. I już. Prosta sprawa. Kurde, ten gość co wymyślił trytki to jest. Trochę mi to cieknie, ale to idzie poprawić. Potrzeba matku wynalazków. Nieźle. Pomysłowy Dobromir. Ekstra. Przyszedł czas, żeby zamontować materac. Także jedziemy z materacem. Bez niego to bieda. Musi być na czym spać. Musi być na czym spać. Dobrze, że mam to oświetlenie, to chociaż ja coś widzę. I wy coś widzicie. Materac już jest. Teraz wypadałoby podłączyć jeszcze koc elektryczny. Powiem wam, że nie wiem, czy on będzie potrzebny tej nocy, ale zawsze sobie go zakładam. No bo w razie, gdyby był potrzebny, to potem jednym przyciskiem sobie tylko go uruchamiam i już jest to gotowe. Nie muszę gdzieś tam zastanawiać później, dlaczego ja go nie założyłem i tak dalej. Także koc sobie montuję i mam. No, kocyk już jest, teraz jeszcze prześcieradło i w zasadzie spanie jest gotowe. Będę mógł się brać za robienie ogniska, bo powiem wam, że jest godzina 20. Niedługo będzie się ściemniać, no i trzeba będzie ogarnąć to ognisko jak najszybciej. Kemping w sumie rozbity. Łóżeczko jest to, co najważniejsze. Kiełbaska już gotowa jest, czy wyjęta z tego, z lodóweczki. Wcześniej trzymałem w zamrażalniku, więc jest troszeczkę zamrożona. No tak to wygląda wstępnie. Rozłożony już jestem w miarę. Lodóweczka sobie chodzi. Światełko sobie świeci. No i zaraz będę działał przy ognisku. Umyję sobie rąsie. Żeby to zrobić, trzeba najpierw podłączyć prąd. Nie jest to wcale takie proste. Prąd podłączony. Włączam pompę. Czekam na wodę. No i teraz sobie zrobię pomysł z trytką. Proszę bardzo. Działa. Jestem z tego zadowolony po faktu. Fajne. Przejdźmy się trochę po kempingu. Pokażę wam, co znalazłem przypadkiem. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, jaka piękna mgła się unosi. No po prostu przepięknie tu jest. O matko sarna. Widzicie to?